hymn narodowy Ukrainy. Ale zanim to spotkanie się zacznie, no to obie dwunastki i tak w drużynie ukraińskiej. To są obie dwunastki, a teraz już pierwsze szóstki obydwu zespołów. Trenerką jest Julia Jakuszewa. Na liniach Piotr Walczak, Ida Kielarska i szanowni państwo, już wracamy po tej przerwie na życzenie ukraińskiej trenerki. I świetny atak. Było ich 19 w meczu z Polkami. Nie ma teraz dobrego przyjęcia. Jest as serwisowy 10 do 17. A Ellen, że wszystko jest w porządku, uniosła kciuk do góry. Jest przyjęcie na palce, ale wgrana troszkę w siatkę była rozgrywająca Kweta Grabowska. Jest asekuracja po stronie czeskiej. Piłka na lewe skrzydło, piłka sytuacyjna, atakowała Magdalena Bukowska, raz jeszcze Bukowska, no i teraz fantastyczny blok zespołu ukraińskiego. Ale o tym jeszcze za chwilę, bo już gramy. Dostała piłkę liderka Waleria Jakuszewa i zablokowane Czeszki. 1 do 0 dla zespołu ukraińskiego. Błąd Czeszek, atak w siatkę, jest 2 do 0, nie ma dobrego przyjęcia i zablokowana Czeszka na lewym skrzydle dla zespołu ukraińskiego. Jeszcze raz próba ataku środkiem, Eleny Jedliczkowa nie kończy, a zaatakowała po prostej Waleria Nudźga. Brzmiewają czeskie rytmy. I świetnie to pograły Ukrainki, punkt zdobyła w tej sytuacji Ksenia Ratichi. Najbardziej ta sytuacja, ta piłka była do podbicia. Teraz Waleria Jakuszewa na zagrywce. Jest as serwisowy. No i tamten błąd. Tym bardziej, że przed chwilą odrabiały stratę punktową. Przebita piłka na drugą stronę. Znowu środek i znowu punkt. Chociaż jeszcze nie. Ależ obrona. Ja już pogrzebałem szansę zespołu ukraińskiego, a tutaj one się bronią, teraz Czeszki muszą się bronić i będzie szansa na akcję, piłka na lewe skrzydło, nie kończy, a jednak kończy Waleria Nudźga. No i wspominał, że takie łatwe do sędziowania miał te zawody, nie było zbyt wielu pretensji, nie było złych momentów, właściwie spokojne spotkanie. Teraz bronią się Czeszki, jeszcze jaka obrona! Niech państwo zobaczą, popisała się fantastycznie tymi piłkarskimi umiejętnościami jedna z Czeszek. Piłka na lewe skrzydło, znowu kiwka i tego już Czeszki nie obronią. I będzie 22 do 20. Zaprasza do siebie jedną z zawodniczek, Bożko Milicz. Mówiłem, że spokojny miał zawody, przed chwilą uśmiechnięty, jakby wywołałem do tablicy Bożko Milicza. Teraz musiał zainterweniować, uspokoić, pokazać, kto tutaj jest górą, że to pod jego dyktando będą podejmowane decyzje i nie ma tutaj żadnych wątpliwości, od razu spokój w obu szeregach. Kową, ona teraz na zagrywce, nie zdeprymowało, przyjęcie na trzeci metr, piłka do pani kapitan, ale świetnie broniła tam po prostu jedna z Czeszek, a teraz zablokowana Magdalena Bukowska. Jest piłka na prawe skrzydło, bronią się Ukrainki, no jest piłka w górze na skończenie seta i ten set dobiega końca, a kończy go pani kapitan Waleria Jakuszewa. Szanowni państwo, 25 do 22 i 1 do 1, tak do przodu, do tyłu. To była antenka ruszająca się po ataku jednej z Czeszek. Teraz taka próba ratunkowa, będzie szansa dla zespołu ukraińskiego, ale jest asekuracja, te kiwki za blok nie przynoszą zamierzonego skutku, rezultatu, a teraz blok 3 do 9. Jest piłka po drugiej stronie, grają swoją akcję Ukrainki, teraz swoją akcję będą grały Czeszki, no i zablokowana Magdalena Bukowska. Ellen Jedliczkowa na zagrywce.
Nie ma dobrego przyjęcia, piłka sytuacyjna do Walerii Nudźgi. Nudźga nie skończyła. Teraz piłka na środek, na drugą linię. Nie kończy również Marta Fedyk. Jest skuteczny wyblok po stronie ukraińskiej. Piłka do pani kapitan, ależ mocne to było uderzenie Walerii Jakuszewej. Punktów. Piłka po taśmie. Na prawe skrzydło bronią się Czeszki. Blokowana w tej sytuacji Michaela Brichtowa. Piłka do Bukowskiej. Bukowska zablokowana. Będą pewnie spokojnie zmierzać do wygranej tego trzeciego seta. Teraz zagrywała Jakuszewa. Były problemy po stronie czeskiej. Jeszcze się wyratowały zawodniczki w czerwono-biało-zielonych strojach. Atak i atak tego seta z zagrywkami zespołowi, drużynie z Ukrainy. A teraz as serwisowy. Michaela Smolkowa. I świetny atak ze środka Ksenii Ratihi. Waleria Nudźga. As serwisowy. Świetnie zaserwowała po prostu Nudźga. Jest 4-3. Przechodził tutaj chwilę wcześniej DJ obsługujący te mistrzostwa, te kwalifikacje do mistrzostw. Powiedziałem, że pewnie nie będzie tiebreaka, ale w sumie kto wie, coraz lepiej zagrywa Waleria Nudźga. A w siatkę atakowała. Wróciła przed chwilą, świetnie rozgrywała Grabowska. I teraz jest dobre przyjęcie, od razu skutecznie. Piłka sytuacyjna, sporo chaosu, trzeba uspokoić grę. Piłka na środek, ale nie kończą Czeszki. Teraz piłka na prawe skrzydło, grają Czeszki. Również piłka na prawe skrzydło, jest asekuracja, ale nie ma dobrych rozegrań. Atakowała po prostej Marta Fedyk. Ona nie skończyła. Teraz będzie szansa na rozegranie dobrej akcji. Jest dobre dogranie do siatki. Piłka na drugą linię. Nie połapały się w tym Ukrainki. Bardzo długa akcja, chyba najdłuższa. Teraz jeszcze jest asekuracja. Piłka na lewe skrzydło. Marta Fedyk również nie kończy. No już chyba z minutę trwa ta akcja. Jeszcze bronią się Czeszki. Jeszcze jest asekuracja. Nie ma w ogóle dobrych ataków w tej akcji. Teraz Fedyk nie kończy, piłka na środek, na drugą linię, ale również nie kończy Jakuszewa. Teraz atakowała chyba w taśmę Michaela Smolkowa. Jest 9-8 dla zespołu. Michaela Brichtowa. Ależ blok! 15. Jest całkiem dobra obrona. Dynamicznie nabiegła Jakuszewa, ale ona nie kończy. I teraz kolejny fantastyczny blok. Steinbrunn właściwie w Burgenlandzie w Austrii. Tam przez 40 dni przygotowywały się do tego turnieju. Teraz kolejny blok. No trzymają bardzo dobrze tym blokiem teraz Ukrainki, zespół czeski. Jest szansa na 14 punkt. Jakuszewa trafiła! Na górze wracamy po czasie. Ellen Jedliczkowa, Jakuszewa zdobywa punkt. Jakże istotny. Po pierwszym secie można było stwierdzić, że to będzie taki mecz na 3-0. Krótka historia. Wykładowca z Czech, studenci z Ukrainy. No taka mogła być polemika, ale taka nie jest, bo grają Ukrainki, jeszcze mają swoje szanse. Już ta piłka po drugiej stronie w aucie. Tak więc pierwsza piłka setowa obroniona. Jest jeszcze kiwka. I atak w siatkę Michaeli Smolkowej kończy nam tego czwartego seta, szanowni państwo. Serwuje Magdalena Bukowska, ależ teraz broniła
Barbora Chałupkowa. Jeszcze raz piłka, tym razem na prawe skrzydło. Bronią się Czeszki. Będzie ponowienie akcji. Oczywiście piłka. Oczywiście piłka do ekrana, która serwowała. Mają problem Czeszki w tym przyjęciu. Ależ obrona Marty Fedyk. Piłka oczywiście do Jakuszewej. Ona zdobywa punkt. 4-6. Bardzo pogodna, bardzo uśmiechnięta osoba. A teraz as serwisowy, którego posłała na drugą stronę Waleria Jakuszewa. Jest piłka na środek. Jakuszewa nie kończy. Nie kończy również Magdalena Bukowska. Nie kończy Marta Fedyk. Nie wpada ta piłka. Jeszcze Fedyk. Jeszcze bronią się Czeszki. Ależ fenomenalna obrona. Piłka na środek, na drugą linię. Co teraz robiła w obronie Barbora Chałupkowa? No niesamowite rzeczy. Do zespołu z Ukrainy. Tylko jeden punkt zdobyty. 5 zespołu czeskiego. A teraz świetnie po prostej. I teraz Ksenia Ratihi. Jest piłka na lewe skrzydło. No i zablokowana Michaela Brichtowa. 13-13. Państwa ekranach. Ona właśnie serwuje. Nie pomyliła się raz jeszcze. Piłka przechodząca i zdobywają punkt Ukrainki. Meczowa Ksenia Ratihi. I raz jeszcze się nie myli. Jest as serwisowy. Mówiłem, że nie było tego asa serwisowego. 13 i 3-2 wygrywa zespół ukraiński. I one mają dwie wygrane po tych dwóch. 13-15, taka seria 1-6 w takim momencie seta sprawiła, że to Ukrainki mogą cieszyć się z tej wygranej. I to one.